Jak dokładnie wyglądał kontakt z powiatowymi urzędami pracy na terenie województwa? Jakie było zainteresowanie akcją pilotażową? Województwo łódzkie, położone w centrum Polski, podzielone jest na 24 powiaty. W każdym powiecie działa Urząd Pracy. Te urzędy pracy wydają pozwolenia i z tego tytułu odgrywają bardzo ważną rolę, jeśli chodzi o kontakt bezpośrednio z pracownikami, obywatelami Ukrainy, którzy do nas przyjeżdżają. Ale nasze województwo jest bardzo zróżnicowane. Inny przemysł działa w południowej części, a inny, bardziej rolniczy, działa w północnej części naszego województwa. Z tego tytułu też jest bardzo duże zróżnicowanie. Powiatowe urzędy pracy na północy obsługują kilka tysięcy obywateli Ukrainy, którzy przyjeżdżają na prace sezonowe. A na przykład w obszarze zduńskowolskim czy wieluńskim takiej liczby Ukraińców nie ma. Dlatego też rozmawiając z dyrektorami urzędów pracy, po rozmowach w grupach roboczych staraliśmy się dopasować ich potrzeby i ich zapotrzebowania w taki sposób, żeby odpowiednio im pomóc. Zależało nam na praktycznym aspekcie tej pomocy. Dlatego też mamy różną liczbę zgłoszeń. Z 12 powiatowych urzędów pracy zgłosiło się kilkudziesięciu pracowników, którzy mają bezpośredni kontakt. Przede wszystkim właśnie z tych północnych regionów. Dodatkowo też, jeżeli jest większa liczba obywateli z Ukrainy, też większa jest potrzeba doradztwa prawnego. Dlatego też w ramach całego naszego województwa istnieje to zróżnicowanie i do tego zróżnicowania podeszliśmy w sposób indywidualny. Rozmawiając z każdym telefonicznie dyrektorem, ustalaliśmy, jaka będzie najlepsza formuła. Dzięki projektowi Arrival Regions i tej akcji pilotażowej było to możliwe, że region, całe województwo jest w projekcie, to dzięki tej akcji pilotażowej, dzięki elastyczności programu Interreg Europa Środkowa mogliśmy to dopasować, elastycznie podejść, ponieważ no nie można dostarczać tego samego produktu do każdego, jeżeli potrzeby są inne. Także cały ten proces wyboru najlepszej formy pomocy obywatelom Ukrainy przebiegał w taki sposób. Najpierw grupy konsultacyjne, eksperckie, wyznaczenie propozycji akcji pilotażowych, rozmowy z każdym dyrektorem Urzędu Pracy, zbadanie konkretnych potrzeb na terenie każdego powiatu, tam gdzie ta pomoc jest skierowana, a następnie przygotowanie akcji pilotażowej szytej na miarę. Czy pandemia wpłynęła na przygotowywania do akcji pilotażowej? Pracę nad realizacją tego projektu rozpoczęliśmy już w ubiegłym roku. Na początku tego roku mieliśmy zaplanowane spotkania i myśleliśmy, że COVID, pandemia, która znienacka naszła także do Polski, w jakiś sposób spowolni nasze prace. Tak się nie stało. Dzięki pracy zdalnej w naszym urzędzie, dzięki kontaktom telefonicznym, dzięki możliwym wideokonferencjom, wszystko się udało. Ogłosiliśmy przetarg, przeprowadziliśmy konsultacje. Nawet bym powiedział, że dzięki temu, że mogliśmy i wszyscy w urzędach pracy nastawili się na tą pracę zdalną, na taki kontakt telefoniczny, to dostępność poszczególnych osób, które realizują z nami ten projekt, czyli dyrektorzy urzędów pracy i pracownicy, stali się nam chyba nawet trochę bliżsi, ponieważ mogliśmy w indywidualnych rozmowach, takich B2B, uzgodnić te szczegóły. Dzięki współpracy z urzędami pracy bezpośredniej, za pomocą telefonicznym, wideokonferencji, mogliśmy zbliżyć się i lepiej odczytać potrzeby. Pomimo pandemii, która ograniczyła fizyczne poruszanie się, można powiedzieć, że zbliżyliśmy się. A jak będzie wyglądało zaangażowanie urzędów pracy w akcję pilotażową? Projekt nasz realizowaliśmy pomimo tego, że były zamknięte ulice i zamknięte urzędy. Niemniej jednak duże zaangażowanie dyrektorów i zespołów powiatowych urzędów pracy i bardzo duża ich wtedy rola, którą odgrywali w bezpośrednim świadczeniu pomocy przedsiębiorcom, była nie do przecenienia. Dzięki zaangażowaniu tych osób udało nam się
opisać przedmiot zamówienia, rozpocząć procedurę przetargową i dzięki temu mogliśmy ruszyć. Pomimo tego rzeczywiście, że ulice opustoszały, osoby jakby nie mogły się spotykać, udało nam się to i bardzo za to dziękuję wszystkim osobom zaangażowanym. Nie do przecenienia jest tutaj rola całego zespołu Urzędu Marszałkowskiego, który z zaangażowaniem i z pełną determinacją, wierząc w projekt, wierząc w potrzebę tego projektu, realizował zadania i kontynuował tą pracę tak, żebyśmy mogli po wakacjach od razu ruszyć z projektem zarówno szkolenia, jak i projektami, jak i działaniami doradczymi. Tutaj chciałem powiedzieć, że projekt zakładał innowacyjne podejście. Na początek myśleliśmy o tym, żeby zrobić jedno miejsce, do którego będą przyjeżdżali pracownicy. Niemniej jednak w toku dyskusji i tutaj duża bardzo elastyczność zespołu, duża elastyczność konsultantów i ekspertów pozwoliła nam na znalezienie bardziej optymalnego i bardziej dostępnego narzędzia, mianowicie kursy online. I to, ta innowacja, mam nadzieję, że zostanie jakby wzmocniona także w przyszłości, bo przecież programy interregowskie i projekty interregowskie mają dostarczać te innowacyjne rozwiązania, które później będą skalowalne, które będą później powielane także w innych działaniach. I myślę, że środki Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego do tego przyczyniły się i pokazały, że też jest taka możliwość. I wierzę, że to będzie sukces. Pomimo pandemii udało nam się przeprowadzić cały proces przygotowawczy, ale teraz przystępujemy do o wiele większego wyzwania. Mianowicie musimy ten nasz projekt akcji pilotażowej w odpowiedni sposób przeprowadzić. Do tego potrzebujemy uczestników, ale także zaangażowane osoby, które będą to z nami chciały realizować. Wiemy, że jedna i druga strona są bardzo zdeterminowane. Zarówno Urząd Wojewódzki, jak i Wojewódzkie Urzędy Pracy, jak także Urząd Marszałkowski rozpoczęły rozmowy. W jaki sposób będziemy informować obywateli Ukrainy, żeby mogli otrzymać porady prawne? W jaki sposób będziemy mogli przeprowadzić kursy? Gdzie będą zlokalizowane biurka, pokoje, w których będzie można prowadzić porady prawne? Przecież porady prawne, które będziemy świadczyć w ilości ponad 250 godzin, to będą niejednokrotnie bardzo intymne może, a na pewno rzeczy, którymi obywatele Ukrainy nie będą się chcieli dzielić po prostu ze wszystkimi. Dla sukcesu całego projektu ważne jest, aby porady prawne dawały pełną prywatność w tych rozmowach pomiędzy osobą, która będzie doradzała i osoba, która będzie tego doradztwa poszukiwała, tej potrzeby. Dlatego rozmawiamy i współpracujemy z dyrektorami urzędów pracy, aby można było to w jak najbardziej w optymalny sposób doprowadzić. I pracujemy dzisiaj także nad akcją informacyjną, żeby ci, którzy potrzebują tej pomocy, dowiedzieli się, że mogą dostać taką pomoc opłacaną w ramach programu Interreg Europa Środkowa Arrival Regions i mogli z niej skorzystać. Mamy nadzieję, że te wszystkie trudności, które były związane z ograniczeniem komunikacji, ograniczone z pandemią, spowodowały większą mobilizację, zwrócenie większej uwagi, że należy wspierać kontakty, należy wspierać współpracę. Jesteśmy przekonani, że w środku Polski, w województwie łódzkim pokażemy i wypracujemy taką metodę, która będzie mogła być zastosowana także w innych regionach Europy. Przecież program Interreg to zarówno testowanie rozwiązań, ale także i skalowanie później tych rozwiązań. To, co się uda, ma stanowić przykład dla tych, którzy będą mogli w przyszłości zaplanować i zaprogramować te działania w programach operacyjnych bądź w innych instrumentach. My mamy nadzieję, że to, co jest wynikiem pracy ekspertów, zaangażowania urzędów, będzie można bardzo dobrze opisać, będzie można przekazać tym, którzy takiej pomocy będą w przyszłości potrzebowali, a my ze swoim zespołem w Urzędzie Marszałkowskim jesteśmy gotowi i otwarci na to, aby dzielić się wiedzą, aby doskonalić się z partnerami naszymi regionalnymi w ramach programu
Interreg Europa Środkowa w ramach projektu Rival Regions.